moja życiówka na powierzchni do 35 sekund. Co ciekawe, choć może się wydawać, że woda i kostka Rubika raczej w parze nie idą, Wojtek zdecydował połączyć obie pasje. Od razu rzucił się na głęboką wodę i to dosłownie. Na początku listopada wyleciał do Egiptu. Cel? Pobić rekord Guinnessa w najgłębszym ułożeniu kostki Rubika. Guinness dał nam parametry, które rekord musi spełniać, a więc, że musi być mierzalny, musi być możliwość jego pobicia. No i według tych rzeczy zbudowaliśmy jakby całą ideę, wyposażyliśmy się troszeczkę w kamery, muszą być niezależni świadkowie tego rekordu, musi być jakiś sędzia. Samo zanurzenie trwało kilka minut. Dopiero na głębokości 100 metrów sędzia dał Wojtkowi kostkę do ręki. Wtedy zaczął się najważniejszy element całej układanki. Skupiałem się na kostce, żeby dobrać jak najszybsze algorytmy, żeby jak najszybciej rozpoznawać ten układ kostki i żeby wykręcić jak najlepszy czas. Na głębokości 100 metrów ułożenie kostki wygląda zupełnie inaczej niż na powierzchni. Tu opór stawia nie tylko sama kostka. Potrzebne jest specjalne oświetlenie, to jest raz. Dodatkowo na 100 metrach ciśnienie wywierane na nasz organizm przez gazy inertne, jest to hel i azot, spowalnia naszą reakcję dość znacznie. Wojtkowi na głębokości 100 metrów udało się ułożyć kostkę w około minutę i 16 sekund. To oficjalnie już rekord świata w najgłębszym ułożeniu. Teraz potrzebne jest jeszcze oficjalne ogłoszenie przez komisję Guinnessa. Spełniliśmy wszystkie parametry, które Guinness nam wyznaczył, więc jesteśmy oczywiście dobrej myśli. Natomiast jest to oczywiście procedura, która ma swój czas. Co ciekawe, kiedy samo ułożenie zajęło nieco ponad minutę, to wynurzenie trwało ponad godzinę. Marek pokazuje trzęsącą ręką. Teraz już, kiedy wszystko się udało, Wojtek i jego ekipa układają kolejny plan na kolejny rekord. Mateusz Wojciechowski, Teleskop.